Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Jak widzicie, mamy tutaj płytkę w formacie PlayStation. Nie tam PlayStation 2, PlayStation 3, tylko po prostu w PlayStation, czyli inaczej PlayStation 1. I dzisiaj sobie zrobimy let's play z dosyć kultowej gry, która zasłynęła z tego, że w pewnym stopniu przez fanów jest lubiana, w pewnym stopniu jest memowana, a jeszcze w innym stopniu jest troszeczkę nielubiana ze względu na to, że jest ona zrobiona po prostu po chuju, za przeproszeniem. Tak więc, cóż, zaczynajmy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Mamy tutaj Sony Computer Entertainment Europe. Przynajmniej przed chwilą mieliśmy. O! A co to mamy? Warner Bros. Entertainment? No tego to ja się nie spodziewałem. EA Games. I mamy teraz tutaj wybór języków, aczkolwiek, żeby nie było, że mamy tutaj takie bardzo brzydkie tło, tak więc... No, cóż, moc editingu w OBS-ie zawsze robi swoje, tak więc wybierzmy sobie jeden z tych trzech języków. Ja myślę, że angielski będzie tutaj buenos. Albo good. Tak, moi drodzy, witam was w Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Zanim ktokolwiek mi powie, że Pomidor, ale ty robiłeś w tym roku na Krauzeibatsu po japońsku. Tak, robiłem na Krauzeibatsu po japońsku, ale też sobie przysiągłem, że zrobimy sobie wersję na Playaka 1 taką normalną i to będzie taki definitywny let's play, ponieważ nie powiem, że nie, ale 6 lat temu nagrywałem Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na Playaka 1 i był on w takiej trochę, moim zdaniem, gównianej jakości, że warto byłoby po prostu ten let's play zremasterować. I tak to nie jest jakoś super długa gra, więc myślę, że nie powinno to dla nikogo... Nie powinien być dla nikogo to żaden problem. Tutaj Broomstick Control specjalnie dałem sobie na reverse, dlatego że... Żeby mieć trochę odwrotne kontrolki, żeby łatwiej mi się grało w Broomstick. No to Sound Options, no to mamy tutaj wszystko. Mamy oczywiście na stereo, nie musimy tutaj nic ten. Center Screen to oczywiście jak najbardziej normalnie jest. Więc moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I sobie tworzymy teraz save'a. Oczywiście, że chcemy stworzyć save. I cóż ja mogę powiedzieć, w Harry Potterze i Kamień Filozoficzny na Playaku 1, granym na Playaku 3, jest jeden malutki problem, że pierwsza cutscenka ma lekki desync audio, tak więc w momencie, kiedy zobaczycie ten desync audio, to nie jest wina tego, że ja coś źle zmontowałem lub coś mi się źle tam nagrało, tylko po prostu niestety problem jest zawsze z tą pierwszą cutscenką. Że dialog tam Dumbledora się nie chce jakoś do końca załadować. No dobra, mamy tutaj trzy sloty sobie na książki, czyli na trzy save'y. My sobie oczywiście tworzymy save'ik. I bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy gierkę. Stęskniłem się za tymi ekranami ładowania. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day,
when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9 3/4 and left the Muggle world far behind. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. "Not Slytherin, eh?" said the hat in his ear. "You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness." "No? Well, if you're sure, better be Gryffindor!" Gryffindor! O Jezu, ten czarny pasek trzeba będzie się jakoś pozbyć. Ale to w edycji, jak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj już się zaczyna trochę taki fix audio, no ale niestety, cóż ja na to poradzę. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Which reminds me, the third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Cześć, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w Hogwardzie, aczkolwiek pozwólcie, że jeszcze zrobię jedną rzecz. Z trybu cyfrowego na tryb analogowy ustawię. Tweak four wonderful words, don't you think? O, teraz już możemy grać analogiem. Super, świetnie. Tutaj mamy oczywiście wszystkie drzwi poblokowane. Moja ulubiona zabawa od dzieciaka, czyli po prostu naparzanie kłódką. Wszystko mamy tutaj poblokowane, nigdzie nie możemy iść. Jedyną drogą, jaką możemy iść, to do góry i na lewo. W sumie, nie, czekajcie, portrait room, czyli po prostu pokój z portretem. Ale w dużym skrócie, jak prezentuje się fabuła? Fabuła prezentuje się następująco, że aby zrozumieć fabułę, najlepiej przeczytajcie książkę albo obejrzcie film. Ale w takim naprawdę już dużym skrócie. Historia opowiada o Harrym, który został podwieziony w zasadzie przez Hagrida do Dumbledora oraz McGonagall. Zobaczyli, że jest to Harry Potter, dziecko, które przeżyło, albo chłopiec, który przeżył, jak to mówi oczywiście tutaj narrator. I 11 lat później zamieszkał on u Dursleyów. Też inaczej po prostu u ludzi, którzy według czarodziejów są po prostu nazywani Mugolami. No i wiadomo, jaką Harry miał tam przeszłość, po prostu był no troszeczkę takim kozłem ofiarnym w tym domu. Później przyleciał oczywiście Hagrid, zabrał go, bo dostał oczywiście Harry list ze szkoły właśnie magii i czarodziejstwa, czyli właśnie z Hogwardu, że mają się stawić u Dumbledora, ponieważ będzie zaczynał rok szkolny. No i co, został odwieziony na Pokątną, tak, dobrze pamiętam. I tam oczywiście narrator o tym nie wspomniał w wersji na PlayStation 1, ale było coś takiego, że był na peronie 3/4 i wsiadł w pociąg, który w zasadzie zabrał wszystkich uczniów do Hogwardu. Tam oczywiście w filmie poznał Hermionę oraz Rona. Tutaj oczywiście dopiero później ich poznaje. Tak samo było w wersji PC-towej, gdzie nagle z dupy pojawiła się Hermiona i potem Ron. Tutaj oczywiście będzie na odwrót, że Ron się pojawi pierwszy, a potem Hermiona. Z tego co mniej więcej pamiętam początek wersji PC, mimo że robiłem niedawno let's play. No i cóż. I potem Harry został naznaczony, że on początkowo miał trafić do Ślizgonów, a trafił do Gryfonów, czyli do Gryffindor. Miał początkowo być w Slytherynie, trafił do Gryffindor. Well now, it's nice to see a new face and a Gryffindor too. Good for you. I can't remember the last time I opened up. I'm a bit rusty, you see. I'm not sure I still can. However, if you can find out the correct password, I'll give it a go. Off you go then, but be careful. There are some odd creatures about.
Ten portret oczywiście mówi nam o tym, że musimy zebrać dany typ fasolek, aby odblokować hasło. I wtedy, kiedy odblokujemy hasło, to on otworzy nam, że tak powiem, swoje drzwiczki. Sam nawet Dumbledore powiedział, że warto eksplorować Hogwarts, ponieważ jest on pełen sekretów. W wersji PC on by wspomniał o tym, że również jest sporo miejsc z czekoladowymi żabami, no ale jakoś tutaj ma to troszeczkę w dupie. No trudno się mówi. Lecimy na Gryffindor Tower. Aczkolwiek, zanim polecimy na Gryffindor Tower, warto byłoby, aby wejdziemy sobie tutaj przez sekretne przejście, bo tak jak Hogwarts, tak jak Dumbledore mówił, Hogwarts jest pełen takich sekretów. I tutaj mamy jeden z nich. Możemy sobie teraz wejść w folio magii i sprawdzić sobie. Chcemy? No cóż, możemy. Czemu by nie? Przy okazji będziecie mieli malutki taki debiut folio magii w wersji PS1, bo troszeczkę inaczej wygląda niż w wersji PC-towej. Merlin. Medieval. I data jest oczywiście nieznana. Chyba to samo było właśnie w wersji na komputer, z tego co mniej więcej się orientuję. No i możemy sobie wyjść. Te ekrany ładowania, powiem wam szczerze, kiedyś za dzieciaka sprawiały we mnie taką, nie wiem... Bałem się, że zawsze coś z tych ekranów ładowania wyskoczy. Nie wiem czemu, to taka trauma z dzieciństwa. No ale cóż, trudno się mówi. Więc te drzwi prowadzą do Gryffindor Tower, aczkolwiek jak widzicie, drzwi do Gryffindor Tower są zamknięte. Mamy Upper Castle oraz w zasadzie Great Foyer. Great Foyer jest w zasadzie niczym związanym z Gryffindor Tower, ale Upper Castle jak najbardziej. Upper Castle mamy zablokowane, więc niestety tam sobie nie pójdziemy. Więc teraz przyszedł czas przejść do tych oto dwóch głąbów, którzy stoją sobie przed portretem. To są oczywiście bracia, ale nie mylić z braćmi Flippy Flap. By the look of that scar, you must be Harry Potter. I'm Fred Weasley, and this is my brother, George. Hello there, Harry. We have a proposal for you. In Hogwarts, there are special portraits. And behind these special portraits are prizes. But of course, not just anyone can open up the portraits. You need to know the password. If you bring us earwax every flavor beans, we'll tell you the password. We'll be in the Gryffindor common room, which is through the portrait of the fat lady. See you around, Harry. Tak, ci dwaj panowie to jest Fred i George, czyli po prostu bracia Rona Weasleya, którego również oczywiście za niedługo poznamy, takiego wspaniałego rudzielca. Ale co, oni tutaj wspomnieli o tym, że bardzo chcą, abyśmy zebrali im fasolki jednego typu. Jak pamiętacie, w wersji PC-towej dla Freda i George'a zbieraliśmy różny typ fasolek. Tam były na przykład takie zielone, niebieskie i tak dalej. Oni nie podali wam konkretnego typu fasolek. W tej wersji natomiast mamy tutaj konkretny typ fasolek. Oni na sam początek chcą żółte fasolki, czyli musimy zebrać im 50 żółtych fasolek, by otrzymać hasło do portretu. I to jest ten sam portret, którego tam mijaliśmy, do którego tam w zasadzie próbowaliśmy wejść. Potem będziemy potrzebowali niebieskie, zielone oraz czerwone. Czerwonych jest najwięcej, zielonych jest trochę mniej, niebieskich to tak średnio, a żółtych no najmniej w zasadzie. I po zdobyciu hasła są tutaj cztery płomyki: żółty, zielony, niebieski, czerwony. Każdy jest zaznaczony na odpowiednią fasolkę. Czyli kiedy zdobędziemy wszystkie żółte fasolki, wtedy żółty płomyk się odpali i będzie wtedy to dla nas hasło. I co też warto wspomnieć, to to, że czekajcie, co ja chciałem powiedzieć teraz, że Fred i George w zasadzie w wersji PC-towej zbierali te fasolki, raczej kazali nam zbierać te fasolki w bardziej taki humorystyczny sposób, bo potrzebowali do eksperymentu. Tutaj natomiast po prostu chcą, żebyśmy zebrali dla haseł i tyle. Więc tutaj nie bawią się żadne eksperymenty, żadne psikusy, tylko po prostu chcą, żeby dali nam hasło za fasolki. Jeżeli mi nie wierzycie, to zobaczcie sobie mój let's play z wersji PC.
password? Caput Draconis. Co warto też wspomnieć, Harry od razu zna hasło do portretu tego, więc u Fat Lady nie musimy w zasadzie za bardzo kombinować. Po prostu Caput Draconis. No i jesteśmy sobie teraz w takim właśnie pokoiku. Tutaj mamy książkę zapisu, ta czerwona. Będziemy mogli sobie, w którym momencie chcemy sobie zasejwować. Tu mamy notatkę. Gringotts break-in latest. Investigations continue into the break-in at Gringotts. Rumored to be the work of dark wizards. Gringotts goblins today insisted that nothing had been taken. The contents of the vault in question, which remain unidentified, had been withdrawn earlier that same day. No, co warto wspomnieć, że tutaj mamy wspominkę o Gringotts Banku, czyli Banku Gringotów. Lokacja, która w zasadzie jest bardzo mocnym utrapieniem Hejcona i tak dalej w wersji PlayStation 1, ponieważ to jest jedyna wersja, w której ta lokacja się pojawia i uwierzcie mi, każdy fan Harry'ego Pottera ją mocno hejci. Tutaj oczywiście mamy folio magii, myślę, że nie ma sensu tego tłumaczyć, bo już widzieliśmy folio magii. If you lose any stamina, grab a chocolate frog, it'll give you back some energy. Tak, ten tutaj chłopczyk tłumaczy nam, że zbierając czekoladowe żaby będziemy mogli sobie naszą energię uzupełnić. When you drink a Wigan Wild potion, it replenishes all you have. Remarkable, isn't it? A ta z kolei dziewczynka opowiadała nam o tym, że ten eliksir to jest potion eliksir, czyli innymi słowy możemy sobie wypić taką potkę i sobie odratujemy energię albo zdrowie. Please keep the common room tidy. No i tutaj mieliśmy takie, nie wiem, w zasadzie taką tablicę w sumie, że trzeba dzisiaj wejść do common room. Whatever. Te ekrany ładowania, które widzieliście, ja będę starał się wycinać, bo przed chwilą był ekran ładowania na ten hall hogwardowy, a myślę, że ten hall hogwardowy jeszcze nie raz zobaczymy. Będę po prostu wam pokazywał w tym let's playu bardziej nowe ekrany ładowania, takie, które mogliście nie zobaczyć. Hey Harry, remember me, Ron Weasley? That slimy slithering Draco Malfoy ran through this door with an owl under his arm. I think it was your owl Hedwig. Let's go after him. Tia, mieliśmy tutaj teraz Rona Weasleya. Oczywiście. Pamiętasz mnie, Harry? To ja, Ron Weasley.